Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o nowym pojeździe w grze oraz o paru innych ciekawych rzeczach, które mogą wkrótce pojawić się w grze. Dzisiaj w nocy wraz z nowym sklepem w wiadomościach w grze pojawiło się nowe powiadomienie o nadchodzącym nowym pojeździe do Fortnite. Tym razem na polu walki zostaną umieszczone kulojazdy. Już wkrótce, a jednak się toczy. Rozjedź przeciwników nowym pojazdem. Kulojazdem. Pierwszy raz ten pojazd został zapowiedziany po cichu na oficjalnej grafice sezonu 8. Widzimy na niej kilka postaci z kardetu bojowego. Niektóre z nich nawet trzymają bronie, które jeszcze nie wyszły na pole walki. A w tym miejscu w tle widać, jak ktoś sobie robi przejażdżkę kulojazdem. Sam kulojazd będzie pojawił się w takich oto miejscach w czerwonych przyczółkach. Te małe stanowiska są przeznaczone właśnie dla nich. Kulojazdy będą prawdopodobnie jednoosobowe. Jazda taką kulą będzie działać na zasadzie rozpędzania się kotwiczką, aby potem turlać się w siną dal. Nasza kierująca kulą postać, jak i kotwiczka, będą cały czas trzymały się w pionowej pozycji, tak jak na obrazku, a to dzięki systemowi w środku, dzięki któremu kula będzie mogła się toczyć, a nasze siedzenie będzie trzymało się pionowo dzięki tej szynie. Resztę ukrytych funkcji poznamy dopiero po aktualizacji. Fortnite jak zwykle nas czymś zaskoczy. Aktualizacja powinna pojawić się jutro we wtorek o 10:00, najpóźniej w środę. Wraz z tą aktualizacją najprawdopodobniej pożegnamy deskolotki, ponieważ są one przedmiotem okresowym, a zastąpią je kule jazdy. Poza tym wraz ze startem sezonu 8 zostały usunięte burzeloty, ale do plików gry powiązanych z tym pojazdem zostały dodane nowe dźwięki i dzięki ich nazwom wiemy, że dotyczą one jakiegoś systemu paliwa, a dokładnie sygnałów o niskim poziomie paliwa oraz jego braku. Posłuchajcie sami. Co ciekawe, w trybie kreatywnym, jeśli teraz wejdziemy do burzy lotu, to zobaczymy, że po lewej stronie kierowcy pojawił się nowy wyznacznik. Czegoś. Nie służy ani do turbo, ani do przegrzania głównej broni. Więc prawdopodobnie jest to wyznacznik paliwa. Na razie on jeszcze nie działa, ale wkrótce burzy loty powinny pojawić się w nowym trybie okresowym z nową mechaniką paliwa. A może nawet powrócą do zwykłych trybów. Ale w to wątpię, ponieważ na ich miejscach pojawiły się spanery kulojazdów. W temacie wycieków to w tej lub następnej aktualizacji na pole walki powinna wkroczyć też ta oto broń. Jest to epicka i legendarna wersja karabinu piechoty i odpowiednio do klasy fioletowej lub złotej zadawałaby 47 lub aż 50 punktów obrażeń. Znamy też dźwięki tej broni. Zostaję was z nimi na koniec. Ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do słuchania.